Zrywam na śniadanie takie pachnące ogórki albo pachnące pomidory i myślę sobie, kurczę, jaki piękny ten świat. Mam wrażenie, że przeszłam taką psychoterapię dosłownie, za którą po pierwsze nie musiałam zapłacić, a po drugie jeszcze dostałam za darmo całe mnóstwo przepysznych warzyw. To jest takie miejsce, które obdarowuje taką miłością, czy tak otula nie tylko nas, ale też jakby miliony jakichś innych małych, większych istotek różnych, no. Ja myślę, że po prostu trzeba myśleć w taki sposób, jak można to zrobić inaczej niż robiłam to do tej pory. Wydaje mi się, że jeśli myślimy o każdym obszarze naszego życia w nieszablonowy sposób, to ta kreatywność sama przyjdzie. W tym podcaście jest to, co było w tych starych radiach, no to spotkanie z tą osobą, która chce nam opowiedzieć kawałek swojego świata. Co ja bym chciała powiedzieć ludziom? Ja bym chciała im powiedzieć, żeby oni się nie bali, żeby oni siali, sadzili, bo to jest tak naprawdę bardzo proste. No właśnie, ja mam na to odpowiedź po prostu posać. Tytuł Tworzysz to podcast o odkrywaniu i rozwijaniu kreatywności w różnych dziedzinach życia. Co tydzień usłyszysz w nim rozmowy z twórczymi osobowościami, poznasz ich drogę, motywacje i metody. A na koniec otrzymasz praktyczne porady do zastosowania od zaraz. Słuchaj, jeśli chcesz doskonalić swoje kreatywne zdolności, rozwijać siebie i budować lepszą rzeczywistość. Ja nazywam się Robert Pranagal i zapraszam Cię we wspólną podróż. Zawodowo dyrektor ważnego departamentu w samorządzie, wcześniej dziennikarka radiowa i specjalistka od public relations, od ponad 10 lat pasjonatka i popularyzatorka ogrodnictwa, autorka książki pod tytułem Po prostu posać, bloga, podcastu pod tym samym tytułem, miejska ogrodniczka. Przed Wami Joanna Żytkowska. Cześć, dzień dobry. Witaj Joanno w moim podcaście, Ty tu tworzysz. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie w Twoim ogrodzie. To wielka przyjemność dla mnie i dla ogrodu oczywiście też, który też bardzo lubi, jak się go chwali, albo jak przychodzą do niego goście. To jest mu bardzo, bardzo miło i nam też. Fantastycznie. Tak jak mówiliśmy, ciężko znaleźć dużo rzeczy o Tobie w internecie. Powiedz, co jeszcze Ty chciałabyś, żeby o Tobie ludzie wiedzieli, czego tam nie ma? Wiesz, ja chyba żyję trochę w takich dwóch różnych światach i ten jeden świat trochę powstał, ten, który teraz jest dla mnie taki bardzo ważny, czyli ten ogrodniczy świat, trochę powstał z tego poprzedniego świata, czyli z tego równoległego, czyli ze świata takiej wielkiej korporacji, która wyciskała mnie trochę jak cytrynkę, czyli dużej korporacji, wielkiej giełdowej spółki z kilkunastoma tysiącami pracowników, w której pracowałam wcześniej, która w pewnym momencie znalazła się na krawędzi takich dosyć trudnej sytuacji. W zasadzie to był taki moment, kiedy ważyły się losy tego właśnie podmiotu całkiem prężnie działającego, trochę nie z jej winy. I ja właśnie wtedy, zajmując się komunikacją, PR-em, będąc właśnie szefową całej komunikacji w tej wielkiej korporacji, nagle stanęłam przed taką sytuacją właśnie bardzo trudną medialnie, taką sytuacją, która sprawiała, że jak jechałam rano do pracy, to po kilku miesiącach takiej codziennej walki, która rozgrywała się na pierwszych stronach biznesowych dzienników, o której cała biznesowa Polska wręcz mówiła. Ja jechałam do pracy i tak myślałam sobie, ja dzisiaj tego dnia nie przeżyję. Nie przeżyję, bo już tak ogromny był poziom stresu. Oczywiście, że przeżywałam każdy kolejny też. Natomiast w pewnym momencie zauważyłam, że nic nie jest w stanie mnie ukoić, uciszyć, tak jakby sprawić, że odpoczywam psychicznie i fizycznie. Poza ogrodem. Zupełnie przez przypadek to wyszło, bo ja wtedy zupełnie nie miałam czasu na ogród, ale wtedy miałam akurat jakieś tam pojedyncze roślinki na balkonie i zauważyłam, że tak naprawdę ja chcę wracać do tych roślinek i że dla mnie to jest takie niesamowite, że ta burza się tam dzieje w tym równoległym świecie korporacyjnym, a tutaj te roślinki sobie rosną, tak zwyczajnie. Swoje. Tak. I niech się tam pali, wali i w ogóle, ale one są. I to było tak niesamowicie kojące. Taka możliwość właśnie zanurzenia rąk w ziemi dawało mi taki komfort, że pomyślałam sobie, że po pierwsze chcę tego więcej i te nasze ogrodowe tematy zaczęły się rozrastać, a po drugie pomyślałam, że ja bym chciała każdemu, kto tylko chciałby usłyszeć, powiedzieć o tym, że
uprawa ogrodu, a w naszym przypadku szczególnie uprawa warzyw i to poczucie takiej sprawczości, że człowiek może sobie zapewnić swoje własne jedzenie. Jest to trochę może takie górnolotne, może prymitywne po drugiej stronie bieguna, ale naprawdę daje to takie poczucie, że gdyby coś się stało, to ja wiem, jak uprawiać marchewkę. Tak, to do tego będziemy jeszcze wracać w trakcie rozmowy. A powiedz mi, co teraz się dzieje w ogrodzie u ciebie? Bardzo dużo się dzieje, jest bardzo komfortowo. Czas dla mnie teraz, dlatego że to jest taki moment, kiedy wszystkie roślinki sobie rosną, te warzywa, które posiałam, to one są właśnie w pełni takiego swojego rozwoju. Mamy całe mnóstwo plonów takich, które codziennie zbieramy, do których naprawdę jak rano wstaję, to wychodzę przed pracą jeszcze, a zaczynam pracę dosyć wcześnie, więc ledwie świt teraz wstaję i ja wychodzę, żeby zobaczyć, co tam w nocy się zadziało, czy jakiś deszcz nie spadł, czy coś się nie złamało na przykład. Zrywam na śniadanie takie pachnące ogórki albo pachnące pomidory i myślę sobie, kurczę, jaki piękny ten świat. No to fantastyczne uczucie na pewno z rana. Tak, z zalecają rana, takie. Tak, po pracy też fajnie można wrócić, zobaczyć, właśnie zerwać takie świeże swoje warzywa, o których wie się wszystko. Na pewno jest to bardzo duży i komfort psychiczny, ale też taka przyjemność. Kto z nas się nie zatruł kiedyś nowalijkami. Tak, prawda? dokładnie tak. Więc tu nie masz takiego ryzyka. Nie mam takiego ryzyka, to prawda. A dwa, że jakoś tak ta świadomość, że jeszcze tych kilka miesięcy temu, czy kilkanaście tygodni widziało się te takie malutkie ziarenko, w którym była tak niesamowita wola życia, że ono właśnie wyprodukowało tą gigantyczną marchewę albo takiego pomidora, który jest czasami dwumetrowym krzakiem, to jest jakieś takie niesamowicie budujące, takie no, bardzo fajne uczucie. A ogród teraz akurat jest w takiej fazie, która nie wymaga za dużo opieki i to jest właśnie fajny moment, kiedy można tak wyjść, popatrzeć, pouśmiechać się do niego. Zebrać to, na co się pracowało tak, wcześniej. Tak, dokładnie. Mhm. To jest taki czas, kiedy właśnie ogród zaczyna nas tak nagradzać tę naszą pracę. Z tego, co udało mi się wyczytać o tobie, to grzebanie w ziemi zasadniczo nie było twoim marzeniem na początku. Myślę, że nie było marzeniem nikogo, kto miał choć kawałek ogródka jakiegoś, ale ja akurat wychowywałam się w domu z takim ogrodem, działkę pracowniczą też moi rodzice mieli i to była dla mnie największa kara, kiedy musiałam na przykład wyjść i coś wypielić. Jakoś tak, no jejku, mi tu dzieciństwo ucieka w ogóle, tu zabawa woła, a oni mi każą coś tam pielić albo zbierać, a w ogóle te marchewki z tego ogrodu to tak jakoś są fajniejsze w sklepach, chociaż przyznam, że bardzo, bardzo lubiłam kalerepki takie świeże z ogródka albo pomidory takie pierwsze, takie jeszcze nie do końca dojrzałe, to bardzo tak, natomiast te takie inne warzywa, tam sałaty i tak dalej, to tak jakoś niekoniecznie. No i co zaszło takiego, że taka zmiana? Zaszedł pomidor. Naprawdę pomidor. To była taka historia, kiedy wracałam sobie, właśnie wtedy już pracowałam w radio i miałam takie poranne dyżury dziennikarskie, czyli czytałam wiadomości, o takie poranne wiadomości, trafiki i tak dalej. I wracałam do domu około 10:00. Właśnie koło tej 10:00 zajechałam do takiego, na taki bazarek, który był niedaleko naszego bloku, w którym mieszkaliśmy. I tam pojawiła się taka pani, która od razu przyciągnęła moją uwagę, ponieważ tam codziennie handlowali ci sami ludzie, a ta pani była taka zupełnie inna, jakaś taka prawdziwa rolniczka. I podchodzę do niej sprawdzić, co tam ona ma, a ona miała pomidory. Takie, które wyglądały jak te pomidory właśnie, które pamiętam z dzieciństwa, co w ogóle mi uświadomiło, że te pomidory, które wtedy były w sklepach, to jakaś kosmiczna różnica właśnie tak, bo to był taki czas tuż po tym, jak weszliśmy do Unii Europejskiej, kiedy my chyba tak bardzo wszyscy chcieliśmy być tacy właśnie europejscy i te normy wszystkie tak rzetelnie wypełniać, ale takiegoś te wszystkie... Pomidory jednakowe. Tak, jednakowe, układane, ta sama długość i tak dalej. I ja zobaczyłam te pomidory takie z takimi mechanicznymi jakby bliznami, takim, tak, i tak myślę sobie, kurczę, one muszą smakować pysznie, bo tak pamiętam, że tak wyglądały pomidory właśnie z ogródka rodziców. Wzięłam chyba ze 2 kilo wtedy tych pomidorów od razu, zjedliśmy je w jeden wieczór. Były przepyszne. Wzięłam nasionka z nich w ogóle. Kupiłam też nasionka w sklepie, bo myślę sobie, ja muszę jeszcze kiedyś poczuć ten smak, a już to był taki czas, kiedy moi rodzice już dawno w ogóle ogródka nie uprawiali, no bo się nie opłacało, prawda? I w ogóle dużo ludzi rezygnowało, bo się nie opłacało.
Ale ja myślę, nie, ja tutaj posadzę sobie te pomidory, żeby sprawdzić, czy mi się uda w ogóle. I się udało. I one były naprawdę takie pyszne, jak te od tej pani. Myślę sobie, nie, no kurczę, pomidory mi się udały, to co, ogórki mi się nie udadzą? Więc w kolejnym sezonie było coraz więcej, coraz więcej. Potem jak już zaczęłam uprawiać wszystkie te takie warzywa tradycyjne, no to zaczęły mi w oczy wpadać jakieś takie odmiany nietypowe. No ale miałaś już kawałek ziemi wtedy? Miałam tak, bo my trochę tak szukaliśmy działki, żeby mieć taką ucieczkę, żeby się gdzieś tam wyrwać z tego bloku i trochę tak w pewnym momencie właśnie staliśmy się właścicielami tej działki, na której teraz mieszkamy i ta działka jakby bardzo ją lubiliśmy w sezonie, posadziliśmy tutaj różne roślinki, mieliśmy wielką frajdę z kupowania roślin w ogóle w sklepach ogrodniczych, myślę, że każdy to w pewnym momencie, albo wiele osób, może nie każdy, ale wiele osób to tak trochę przeżywa na początku taką euforię ogrodniczą. A potem faktycznie na tej działce powstał warzywnik od razu. Natomiast długo nie mogliśmy się zebrać z budową domu, bo jakoś tak nie czuliśmy może mieszkania właśnie jednak. Że tak fajnie na weekend, fajnie po południu, ale mieszkać tu niekoniecznie. I trochę nas ten warzywnik tutaj tak przyciągnął, bo jak już on tutaj powstał i my tak do niego przyjeżdżaliśmy, bo trzeba podlać, bo coś tam, to w pewnym momencie zaczęliśmy zauważać, że to jest taki słodki ciężar tak naprawdę. Że to nie jest tak, że my jedziemy za karę, żeby podlać, tylko że my tak czekamy cały dzień. I bywało nawet tak, na przykład wczesną wiosną czy późną jesienią, że ja wychodziłam z pracy, brałam sobie jakieś tam brudne rzeczy takie do przebrania, robocze i albo w pracy, albo gdzieś tam tutaj na miejscu w takim, no, w takim budynku gospodarczym, walącym się bez okien w ogóle wtedy. Szybko się przebierałam, żeby chociaż 15 minut tutaj popracować, ale czułam, jak niesamowicie te 15 minut wpływa w ogóle na mnie, jak to jest, jak taki reset po całym dniu pracy takiej umysłowej, stresującej. Skoro mówisz o pracy, to w swoim zawodzie, na odpowiedzialnym stanowisku, to jest dobre pole dla kreatywności? Ja w ogóle mam takie wrażenie, że trzeba trochę tak ufać intuicji i to taka wielka wartość, którą wyniosłam z tej korporacji, od której tak potem uciekałam do ogrodu, to jest taka nauka, którą właśnie zawsze jak rozmawiałam z prezesem, to on mówił, że taka siła każdego menedżera to jest otaczanie się ludźmi, którzy są lepsi od nas, że wiele osób popełnia ten błąd, że chce samemu być tym liderem najlepszym, ale że tak naprawdę sukces odnoszą ci, którzy potrafią znaleźć osoby, które są lepsze od nich, od których sami się uczą i budować zespoły, które nie są jednorodne, tylko bardzo takie zbudowane z różnych osób, z różnych charakterów. I trochę to jest tak podobnie trochę może z tym ogrodem, że po pierwsze to fajnie jest czerpać wiedzę od osób, które gdzieś już jakieś doświadczenie mają za sobą i ja w pewnym momencie miałam tak, że pochłaniałam niesamowite ilości jakichś książek, programów i tak dalej, bo ja już musiałam wiedzieć to wszystko, już chciałam się nauczyć. Po drugie zaczęłam trochę działać na Instagramie trochę tak naturalnie, jak każdy z nas w mediach społecznościowych, że w pewnym momencie wrzuca jakieś tam treści, a że akurat najważniejszą treścią mojego dnia wydawały mi się warzywa, to najczęściej wrzucałam warzywa i zaczęłam tam spotykać bardzo fajnych ludzi, którzy też dzielili się jakimiś swoimi patentami, też podpytywali mi o patenty i tam powstała bardzo fajna społeczność, wokół której już jest w ogóle niesamowicie 40 tysięcy osób, które rozmawiają sobie w zasadzie na co dzień o warzywach. To jest dla mnie takie, czuję trochę taką satysfakcję z tego, co sobie kiedyś powiedziałam, że muszę jak największej ilości osób powiedzieć o tym, jak niesamowicie kojący dla ciała i duszy jest ogród, to myślę, że te 40 tysięcy osób to już mogę sobie taki mały plusik postawić tam, że już jestem na dobrej drodze. A dwa, że ta praca, którą zawsze miałam, taka związana z tym, że różne rzeczy się sypią, bo w tym obszarze szczególnie komunikacyjnym, PR-owym, to jest tak, że kryzysy się zdarzają w najgorszych możliwych momentach. To trochę mnie tak nauczyło też takiego opanowania, że spoko, z każdej sytuacji da się wyjść. Więc jak tylko mi się, nie wiem, jakaś choroba pojawia na moich roślinach, to nie płaczę od razu, tylko właśnie staram się szukać, jaka jest przyczyna, jak tę przyczynę wyeliminować, jak sobie poradzić z tym problemem. Dwa, mnóstwo osób pyta mnie, czy w ogóle pracuję zawodowo, prowadząc dosyć duże konto właśnie na Instagramie i jak mówię, że
zajmuje się ogrodem, zajmuje się tym Instagramem, podcastami, blogiem i tak dalej, to trochę tak się łapią za głowę, jak ja to robię. No i no właśnie... Do tego wrócimy, bo mam takie tak pytanie. Tak to robię, no z tej korporacji. Będziemy to drążyć, ten temat. Mhm. Ale powiedz mi, czy ty obserwujesz u siebie zmianę, na przykład, nie wiem, w osobowości, czy w sposobie myślenia, jak ten ogród na ciebie wpłynął? Ogromną widzę zmianę, naprawdę taką, mam wrażenie, że przeszłam taką terapię, psychoterapię dosłownie, za którą po pierwsze nie musiałam zapłacić, a po drugie jeszcze dostałam za darmo całe mnóstwo przepysznych warzyw. To niedobre dla ekonomii. Tak, ale naprawdę ogród mnie bardzo wyciszył. Ogród mi pokazał, że może się właśnie wszystko palić i walić, a te cykle, takie pory roku, te takie rzeczy, które dzieją się w każdym sezonie, że to wszystko się tak jakby ma swój czas. I trochę tak też zaczęłam myśleć o tym w taki sposób, że spokojnie, wszystko, jakby na wszystko przyjdzie ten właściwy moment. To jest mój pierwszy rok, kiedy nie mam pietruszki korzeniowej, a siałam ją 5 razy. I teoretycznie mogłabym się, nie wiem, załamać, choć to byłaby taka mała tragedia, ale jednak no, gdzieś tam jakiś mikrodramat. A tak naprawdę ambicja myślę, cierpi. Właśnie, właśnie, coś takiego. A tak naprawdę myślę sobie, okej, pietruszko, no nie chcesz rosnąć, no to nie chcesz rosnąć. No jest całe mnóstwo innych warzyw. A poza tym za rok się spotkamy jeszcze, prawda? Bo za rok znowu posieję. I tak trochę takie mam wrażenie, że tak wkłada się w ziemię takie nasionko, ale tak naprawdę sieje się taką nadzieję na to, na te ciepłe dni lata, kiedy się będzie zbierało właśnie te pachnące marchewki, pachnące pomidory. Albo no właśnie, no niestety nie zbierało tej pietruszki, która nie skiełkuje. Takie robienie jednej rzeczy naraz, nie? Takie skupienie się na jednej czynności, no to jest takie narzędzie bardzo często stosowane właśnie do redukowania stresu, czy do też do uwalniania energii na kreatywność. No i chyba ogrodnictwo to tutaj świetnie się sprawdza. Ja myślę, że ja w trochę niekonwencjonalny sposób podchodzę do tego mojego ogródka, dlatego że trochę mam takich artystycznych zapędów zaniedbanych niestety, bo zawsze bardzo lubiłam malować, rysować. Nie mam na to czasu i trochę tak rekompensuje mi to warzywnik, bo za każdym razem jak zaczyna się nowy sezon, to ja zaczynam ten sezon od tego, że rozkładam sobie kredki, nawet tu za tobą, jeśli się obejrzysz, to zobaczysz, że jest mnóstwo mazaków, flamastrów, jakichś karteczek i tak dalej. I ja w ten sposób planuję warzywnik. To jest mój najulubieńszy czas w roku. Zwykle tam grudzień, styczeń, wtedy, kiedy nic się w ogrodzie nie dzieje. Ja rozkładam sobie karteczki, rysuję sobie plan warzywnika. Jak w piosence. Naprawdę, tak. I rozpisuję sobie, co gdzie rosło, układając to w taki sposób właśnie zgodnie z płodozmianem, żeby te same warzywa w tym samym miejscu nie rosły co rok, bo będzie im tam po prostu źle, żeby jakoś tak zastanowić się, gdzie upchnąć te wszystkie odmiany, te wszystkie gatunki, które chcę zmieścić, więc to jest taki pierwszy obszar kreatywności u nas. Chociaż trochę mam taki żal do tego warzywnika, że on mi kradnie tę możliwość właśnie tego malowania na przykład. Odnajduję ogromną przyjemność w malowaniu, a jednocześnie jak maluję, to się strasznie... Masz wyrzuty sumienia? Nie, ja się frustruję, że nie mam techniki, że ja się nie nauczyłam tej techniki i wiem, że to jest rzecz, której uczyłabym się z wielką przyjemnością, ale nie mam na to czasu, no niestety. Jak sieję warzywa, czy układam ten plan warzywnika, to staram się, żeby ten warzywnik nie był tylko takim miejscem, gdzie produkuje się warzywa, tylko żeby on był taką częścią ogrodu, która jak tam wejdę, to będę miała ochotę się do niej uśmiechnąć, żeby on był kolorowy, skomponowany w taki sposób, żeby się, nie wiem, kolory nie gryzły na przykład i żeby dawał mi też taką wizualną przyjemność, nie? I trochę też tak mam z warzywami, że czasami rozsądek by podpowiadał, żeby na przykład sadzić tylko czerwone buraczki albo tylko pomarańczowe marchewki, bo one jakby są najbardziej praktyczne, najbardziej się przydają, ale za chwilę sięgam po aparat, bo uwielbiam robić zdjęcia warzywom, choć to może dziwnie brzmi, ale naprawdę uwielbiam. To jest tak, że czasami przynoszę, zbieram te warzywa w ogródku, układam je po prostu byle jak na stole, tak odkładam, kolejne odkładam, staję nad nimi i myślę sobie, jejku, jakie wy jesteście ładne, ja muszę pójść po aparat, muszę zrobić zdjęcie, bo
wydają mi się taką chaotycznie ułożoną, ale jednak niesamowitą kompozycją, więc też z tego powodu też sięgam po te różne odmiany, żeby potem wydobywać to ich piękno właśnie na zdjęciach, które oczywiście wykorzystuję wyłącznie do Instagrama czy do książki. I znowu chciałabym nauczyć się tej techniki fotograficznej, tak żeby robić te zdjęcia zgodnie ze sztuką. Robię je na automacie po prostu, bo tylko tyle, jakby tylko na tyle zdążyłam się swojego czasu poświęcić. I znowu mówię, ty wstrętny warzywniku, ty mi kradniesz czas, a z drugiej strony to z niego mam te piękne warzywa. No i myślę, że ta kreatywność też w tym naszym ogrodzie objawia się tym, że trochę mamy taki problem przestrzenny tutaj. Mamy wprawdzie nie aż tak małą działkę, bo niektórzy mają mniejsze, mają też inni większe, którym bardzo, bardzo zazdroszczę, bo ja tu myślę, że wykorzystałabym potencjał przynajmniej hektara jakiegoś. Jeszcze mi tu brakuje kurniczka, brakuje mi sadu małego, no. Ale to nie tutaj. Natomiast to miejsce jest też ograniczone przez bliskość lasu, przez to, że posadziliśmy na początku, jak tą działkę, jak ona zaczęła być nasza, to posadziliśmy żywopłoty, bo nam się wydawało, że my chcemy jednak, żeby sąsiedzi nam aż tak mocno nie zaglądali. I te żywopłoty urosły, te wszystkie rośliny urosły, więc na tej działce zrobiło się bardzo dużo cienia. Jest piękną, zieloną oazą dla nas, jest taką, jak chcieliśmy, natomiast warzywa nie bardzo lubią mieć dużo cienia, więc zaczynamy szukać takich rozwiązań, które nam pomogą jednak jak najwięcej tego potencjału uprawowego z działki naszej wyciągnąć i na przykład właśnie zaczęliśmy trochę tak właśnie kreatywnie podchodzić do tarasu, który był wcześniej pusty. Nie wiem, kto w ogóle wymyśla taras przy domu, gdzie ma się kawałek ogrodu, bo nie wiem, czy ktoś korzysta z takiego tarasu. No my teraz korzystamy w taki sposób, że miejsce, które było totalnie szare, puste, jakieś tam stare liście się po nim poniewierały, teraz jest pełne życia, tam są pyszne pomidorki. Płaski daszek taki, który mamy przy domu, też właśnie ustawiliśmy na krawędzi skrzynie takie dosyć ciężkie, pytając oczywiście wcześniej architekta, czy się nie zawali. Powiedział spoko, nie zawali się. Ustawiliśmy skrzynię i to samo, mamy tam no, pyszne warzywa. Przestrzeń, która była martwa, bo to był taki dach pokryty papą jakąś, zamieniła się po prostu w miejsce, gdzie jeszcze posadziłam kwiaty w tym warzywniku takie tam, żeby tam ładniej było i nagle wchodzę, tam latają jakieś trzmiele, pszczoły, po prostu ćmy wieczorem, no i to jest takie, myślę sobie, jejku, jak to fajnie, że to jest miejsce, które daje tyle radości nam i jeszcze jakby dookoła tym ptakom, owadom też sprawia wielką przyjemność, mam nadzieję. Czyli ta natura i wydaje się, że ludzie tak coraz bardziej wracają do tej natury, nie? Obserwujesz to? Myślę, że tak. Patrzę też na to, na przykład kto się do mnie odzywa na Instagramie i szczególnie ostatnie 2 lata to są osoby, które naprawdę mnóstwo osób, które piszą, że chcą zająć się uprawą warzyw. Trochę było tak w pandemii, że dużo osób, tylko ta pandemia zaczęła się u nas na wiosnę, więc tak jakby nie wszyscy jeszcze zdążyli, sklepy były pozamykane, ale ludzie jakby trochę inaczej spojrzeli na swoją przestrzeń, tę, w której się znajdują i patrzę na przykład na ogródki działkowe, takie, które są koło nas, które jeszcze kilka lat temu co druga działka była pusta, zarośnięta jakimiś chwastami. Albo tak, właśnie zachwaszczona kompletnie. To już nie ma takich, no jakieś tam pojedyncze, takie, których ktoś nie chce sprzedać. Mnóstwo osób zaczyna też patrzeć na swoje balkony, jako na taką przestrzeń, gdzie można w ogóle coś uprawiać i to też było dla mnie takie duże zaskoczenie, bo raczej spodziewałam się, że właśnie cała Polska postanowiła po pandemii kupić działki, ale jak troszkę tak na wiosnę właśnie jeździłam w różne miejsca pokazywać innym, promować moją książkę, która właśnie na wiosnę wyszła, to tak naprawdę najwięcej pytań, jakie dostałam, to było jak uprawiać na małej przestrzeni, w takich przyblokowych ogródkach, na jakimś kawałku tam, który się od mamy, babci, kogoś tam dostało. Jak uprawiać na parapecie, także to jest naprawdę taki fajny temat, który też mam ochotę zgłębić, właśnie za chwilę będę siadać do pisania następnej książki o tym, bo myślę sobie, no jak wy potrzebujecie takiej wiedzy, to ja to wszystko powiem, bo ja mam te doświadczenia na koncie, tak? I z takiego balkonu, który my mieszkaliśmy na lubelskich Czubach, na Skarpie, tam są takie charakterystyczne podłużne balkony, metr na chyba 5 metrów, to stamtąd mieliśmy tyle warzyw, chociaż wydaje się, że to taka mała przestrzeń, to mieliśmy tyle warzyw, że ojejku, więc myślę, że fajnie spojrzeć właśnie na to w takim kontekście, co się tam zmieści, co można powiesić, co może
no, piąć się po jakiejś kratce i tak dalej. I naprawdę za chwilę się okazuje, że właśnie 5 metrów kwadratowych to jest bardzo, bardzo dużo przestrzeni. Mhm. I ta bliskość natury, ta, można powiedzieć, że taka, takie spojrzenie na tę naturę, że to jest tak naprawdę najgenialniejszy kreator, nie? No, myślę, że tak, że to w ogóle, wiesz, zaczęło się trochę tak, jak my zaczęliśmy uprawiać ogród, no to w pewnym momencie pojawiły się problemy, tak? Jakieś tam choroby, jakieś szkodniki się pojawiły i zwykle w takiej sytuacji jedzie się do sklepu ogrodniczego i mówi: dzień dobry, dzień dobry, mam tutaj taki listek, coś się stało, co pan na to? A pan na to, proszę bardzo, tu jest taki preparat. I my trochę tak w pierwszych, myślę, że ze 3 lata przynajmniej, trochę tak to oprysk na to, to oprysk na to, to oprysk na to i za chwilę tak sobie uświadomiliśmy, kurczę, to my za chwilę będziemy musieli pryskać każdą roślinę, o co tutaj chodzi. Raz. No właśnie, i zaczęliśmy trochę tak zgłębiać to i otworzyliśmy szeroko oczy na to, że no to jest taki trochę efekt domina, że jeśli pryśnie się jedno i się zaburzy tę równowagę, która jest w przyrodzie, to za chwilę się okazuje, że to miejsce nie będzie puste, tylko w to miejsce wprowadzą się inne jakieś szkodniki, owady i tak dalej, do których przyjdą jeszcze kolejne i kolejne, i że to tak nie działa. I podjęliśmy w pewnym momencie taką męską decyzję, że nie używamy chemii w naszym ogrodzie. No właśnie, mam takie pytanie, czy w ogóle da się bez chemii w tej chwili? Da się. Da się, nie znalazłam na razie tylko sposobu bez chemii na jedną roślinę, niestety moją ulubioną, czyli pomidory. No właśnie, bo to zaraza, po deszczu przeważnie. Tak, tak. I trochę tak staram się, po pierwsze cały czas szukam, po drugie staram się zdroworozsądkowo do tego podchodzić, bo bardzo długo próbowałam uprawiać zupełnie nie stosując jakichś właśnie takich drastycznych metod. Natomiast to się kończyło za każdym razem porażką, która przychodziła wcześniej albo później, czyli że zaraza właśnie w 2-3 dni kładła te moje pomidory. I uświadomiłam sobie w pewnym momencie, że no fajnie, że ja chcę tak ekologicznie i na pewno nie będę korzystała z chemii, tylko że za chwilę jak te moje pomidory padają, to ja jadę na bazarek i kupuję tam pomidory, które... o których nie mam zielonego pojęcia. Tylko na chemii rosną, bo nawet gleby nie widziały bardzo często. No właśnie, właśnie. Tylko i tak myślę sobie, rosną. Nie znalazłam jeszcze sposobu, a wydaje mi się jednak, że wolę jeść te moje pomidory, które są 2 razy w sezonie albo 3 razy w sezonie, jak jest tak deszczowo, jak w tym roku, popryskane. I ja wiem kiedy i czym to grozi i tak dalej. To wolę w taki sposób, ale poza tym podjęliśmy w pewnym momencie właśnie decyzję, że nie używamy chemii i absolutnie chemię z naszego ogrodu wyprowadziliśmy. I pierwszy rok to była masakra. To była masakra, po prostu wtedy wszystko 2 razy bardziej. Tylko że namnożyło się tego wszystkiego, namnożyło i to się wzajemnie zaczęło zwalczać, bo w pewnym momencie zaczęło temu wszystkiemu być za ciasno i to się zaczęło zwalczać. Albo my mówisz też, o szkodnikach. Mówię o szkodnikach przede wszystkim, też o chorobach. Na choroby zaczęliśmy stosować ekologiczne środki, jakieś tam domowe, stare receptury. I to jest jak naprawdę, wiele chorób jest do uniknięcia przy zastosowaniu przede wszystkim profilaktyki. Problem na pewno będą miały osoby, które dużo pracują na przykład, albo które rzadko bywają na przykład na tych swoich działkach, dlatego że ze środkami ekologicznymi jest tak, że trzeba działać prewencyjnie, trzeba na przykład powtarzać opryski raz na tydzień i sama widzę po sobie, że nie daję rady. Nie daję rady przy tej skali warzywnika, przy tej skali jakiejś tam dodatkowej aktywności mojej, też zawodowej, że nie daję rady, ale staram się, po pierwsze w naszym warzywniku już jest, czy w ogrodzie całym, zaczęła być już taka dosyć przyzwoita równowaga, to znaczy jeśli pojawiają się mszyce, to ja się nimi aż tak mocno nie przejmuję, zgniatam je najczęściej, to jest mój, jak mnie ktoś pyta, jak ja walczę z mszycami, nakładam rękawiczki i je zgniatam. One wszystkie oczywiście się nie zgniatają, coś tam zostaje, przychodzą biedronki, zjadają je i tak dalej i to jest fajne patrzeć na to, że za tydzień już tych mszyc nie ma. Nie? Mieliśmy mega plagę ślimaków, przez bliskość lasu to po prostu nie ma innej opcji i my przez 3 lata dzień, a w zasadzie wieczór w wieczór z nożyczkami albo z sekatorkiem, spacer po ogrodzie i obrzydlistwo, ale naprawdę bardzo skuteczne, przecinaliśmy te ślimaki. Co to sprawiło? Że one się nie zdążyły namnożyć, nie złożyły jaj, nie powstały nowe ślimaki. W tym roku tych ślimaków jest jakoś bardzo dużo. Nie wiem, czy to efekt ciepłej zimy, czy efekt tego deszczu, który tak jest, ale... Pewnie jedno i drugie się dołożyło. Jakoś. Tak, ale jakoś tam staramy się z nimi walczyć. Teraz też mamy jeszcze pieska,
od kilku miesięcy, więc też bardzo pilnujemy tego, żeby jakieś takie środki, które mogłyby mu zaszkodzić, żeby się w ogóle tu nie pojawiały. Tak, że psy są wrażliwe na to. Tak, tak samo mamy, dokarmiamy przez cały rok ptaki, znaczy może nie dokarmiamy przez cały rok, dokarmiamy zimą, natomiast one w lecie też mają cały czas jakiś słonecznik, orzeszki, korzystają albo nie korzystają, różnie to bywa. I też właśnie zdarzało mi się znajdywać na przykład ptaki, które były takie no jakby zasuszone, czyli domyślam się, że też gdzieś musiały trafić na jakiegoś ślimaka, którego ktoś potraktował tymi słynnymi niebieskimi granulkami. Tak? Najlepsze są wrost niebieski, tak. Porady ogrodnicze. No właśnie. Potwierdzam, są bardzo skuteczne, tylko że właśnie co dalej, jak taki jeż zje takiego ślimaka śniętego na przykład, no to już mniej fajnie. I o ile nie szkoda nam ślimaka, to jeża, czy takiego wróbelka, czy taką sikorkę, która potem przylatuje tutaj i nam komary wyjada, to już troszkę szkoda, nie? Czyli tworzysz taki ekosystem, można powiedzieć, wręcz. Staram się, żeby jednak taka równowaga w miarę była tutaj. I mam wrażenie, że z roku na rok jest coraz lepiej. I ja właśnie tak trochę mam problem z tą profilaktyką, jeśli chodzi o te ekologiczne środki, ale działam interwencyjnie, tak? Czyli jeśli teraz na przykład jest sierpień miesiącem mączniaka na wszystkich roślinach, to opryski sodowe wchodzą raz na tydzień i to może nie zatrzyma już tej choroby, jak się pojawiła, ale na pewno bardzo ją spowolni, nie? Więc staram się właśnie usuwać porażone liście. To też bardzo pomaga przy chorobach grzybowych, nie mogą się rozprzestrzeniać, jeśli zrobi się to w miarę szybko i tak dokładnie. Staram się właśnie, żeby było dużo, dużo jakichś takich owadów, które gdzieś tam też drapieżnych, które właśnie walczą z mszycami, czy jakimiś innymi negatywnymi. Bardzo lubię korzystać z kompostu, więc tak staramy się tego kompostu produkować i używać na tyle, na ile się da. My oczywiście z tej małej działki aż tak dużo kompostu nie mamy, ale są na portalach ogłoszeń lokalnych można znaleźć rolników, producentów kompostu, którzy naprawdę piękną kompostową ziemię nam przywożą co roku, troszkę dosypujemy, probiotyki, naturalne nawozy i naprawdę bardzo fajnie ta gleba żyje, jak czasami gdzieś tam staram się nie przekopywać, tylko punktowo sadzić, ale jak gdzieś tam sadzę na przykład głębiej, pomidorka zakopuję głębiej i widzę, ile tam jest żyjątek różnych w tej glebie, to aż tak myślę sobie, ale fajnie, że tak nam się udało, że to jest takie miejsce, takie powiedziałabym, nie wiem, które obdarowuje taką miłością, czy tak otula nie tylko nas, ale też jakby miliony jakichś innych małych, większych istotek różnych. No. Dla mnie zaskoczeniem było, bo jak patrzyłem na tę książkę twoją, o której zaraz porozmawiamy, i na ilustrację i zobaczyłem w realu, to jestem zaskoczony, jak mały jest ten ogród. Tak. Wiesz co, bo w książce są zdjęcia tak naprawdę z kilku różnych lokalizacji i ktoś, kto na to patrzy, może sobie jakby złożyć wszystko w jedną całość i uznać, że to jest jeden warzywnik, ale tak naprawdę nasz warzywnik to przy domu są cztery malutkie warzywniczki, no i na tej działce na ogródkach działkowych jest troszkę większy, ale tam uprawiamy przede wszystkim kwiaty, więc też to nie jest jakaś taka wielka, wielka skala. Mhm. Ale się, no i powiem ci, że z tych malutkich warzywniczków to my uprawiamy tyle warzyw, że od maja do października przynajmniej w ogóle nie kupujemy warzyw. No to niesamowite. I stąd moje pytanie, ile trzeba mieć miejsca, żeby poczuć takie korzyści? Wiesz co, ja myślę, że liczy się już jedna doniczka z pomidorem tak naprawdę, bo ta jedna doniczka z pomidorem sprawia, że kupujesz o, nie wiem, 2 kilogramy pomidorów czy kilogram pomidorów mniej i ten kilogram pomidorów nie jedzie do ciebie najczęściej z jakiejś Hiszpanii czy gdzieś tam pokonując tysiące kilometrów, tylko masz po pierwsze no, tę satysfakcję, że wyhodowałeś tego pomidora sobie czy od nasionka, czy od małej sadzonki i zbierasz te plony sam. Po drugie, że jednak gdzieś tam troszkę przybliżasz się do tej natury. Po trzecie, myślę, że każdy, kto nie machnął ręką na tego pomidora i starał się go jednak w tej doniczce podlewać, nawozić i spróbował tego pomidora potem, to powie, że nigdy nie jadł pyszniejszego pomidora. No. A jeszcze jak potem zaczyna się wchodzić w te niuanse i okazuje się, że odmian pomidorów jest nie wiem ile, z milion dosłownie i że one smakują inaczej i że można znaleźć smak pomidora idealnego dla siebie, bo każdy lubi inne, każdemu co innego, jedni wolą kwaśne, inni bardziej słodkie,
słodkie, mniejsze, większe, bawsztykowe i tak dalej. I że można mieć też z tego taką radość, że wybrać sobie właśnie taki ulubiony, tropić trochę przez kilka sezonów sobie, szukać tych odmian, tak, znaleźć tego pomidora idealnego, to myślę, że już ta jedna doniczka robi różnicę. A jak ktoś ma taki warzywnik, że na przykład 20 metrów kwadratowych, to już jest bardzo, bardzo dużo. No i pytanie, co chcemy? Czy chcemy zbierać w sezonie warzywa tam do takie, które przetwarzamy sobie w kuchni na posiłki takie na co dzień? Czy chcemy mieć plony takie na przechowywanie na zimę? Co jest trudne? Od razu mówię, że ja też trochę tak się rzuciłam na początku, że ja bym chciała tę marchewkę w tej skrzyni mieć, bo dziadek miał marchewki w skrzyni, pamiętam, w domu na wsi. Później tak, w piwnicy trzymał. Tak. No, dziadek miał takie specjalne pomieszczenie zimne, takie właśnie, że tam dodatnia temperatura była, ale takie grube mury właśnie. I tak mi się to podobało, że ja też bym chciała mieć taką spiżarnię właśnie. No i wstawiłam te marchewki do mojej spiżarni, czyli do garażu, bo tylko taką spiżarnię mam. I te marchewki po miesiącu były jak taka staruszka pomarszczona, tak? To myślę sobie, kurczę, to ja je tutaj oszczędzałam przez cały sezon, nie zjadałam, żeby mieć pyszne marchewki na zimę. I w sumie po co? No i teraz trochę tak podchodzę po pierwsze do planowania warzywnika w taki sposób, że... Żeby na bieżąco to zjadać. Żeby na bieżąco to zjadać. Jeśli czegoś nie zjadamy, bo jest nadprodukcja na przykład czegoś w danym momencie, no to staram się, żebyśmy to przetwarzali, mrozili, przerabiali nawet na gotowe dania, które mrożę, przerabiali w słoiki, ale też już po tych kilku latach wiem, ile my tego wszystkiego potrzebujemy i raczej staram się planować tak, żebyśmy mieli te warzywa, które po pierwsze zjadamy, jeśli jakieś nowości, no to właśnie tak, żeby mieć jakąś taką ciekawostkę czasami w ogrodzie, coś, co nie wiem, czy się sprawdzi, czy nie sprawdzi. Niestety większość tych nowych warzyw, które wprowadzam, się sprawdzają, więc potem mam ich niestety co roku coraz więcej. Cena otwartości. Tak, dokładnie. Ale no jakoś tak właśnie zawsze staram się, żeby to były warzywa, które my przetwarzamy w kuchni, czyli żeby trochę tak kuchnia nam dyktowała ten warzywnik. Istnieje taki sposób myślenia, że no w zasadzie i tak się z tego nie wyżywię tak zupełnie, więc nie ma sensu w ogóle zaczynać, nie? Potykasz się z czymś takim? Tak, mnóstwo osób tak mówi. Natomiast ja myślę, że zawsze jest sens, że zawsze jest sens właśnie dlatego, że po pierwsze uprawiając tę sałatę na przykład w doniczce na balkonie, czy pomidorka, ogórka, coś tam, być może to będzie tak, że te pomidory, ich będzie tyle, że to będzie na jeden posiłek. Ten ogórek to będzie gdzieś tam do jakiegoś śniadania, ale dla mnie to już jest pierwszy krok do tego, żeby mniej korzystać z tych takich bardzo przetworzonych produktów. Dwa, jakie mamy odmiany w sklepach? Czy producenci warzyw do sklepów myślą przede wszystkim o tym, żeby odpowiadać na nasze preferencje smakowe, czy może... Oczywiście, przecież to jest jasne. No czy może im zależy na tym, żeby te pomidory, ogórki, cukinie, jak jadą tymi tysiącami kilometrów z wielkich pól uprawnych gdzieś tam we Włoszech czy w Hiszpanii, to żeby one pachniały ładnie panu kierowcy w ciężarówce, czy żeby one może miały tak twardą skórkę, żeby przy tych wertepach na przykład się nie obiły. No i to jest ten, albo czy żeby się bardzo długo przechowywały na przykład na półce w sklepie. To jest podstawa tak naprawdę, priorytet dla producentów tych wielkoskalowych. No tak, maksymalizacja zysku, dokładnie, krótko mówiąc, a nie nasz interes. A dla nas nasz interes, smak i zdrowie. Także każda sałata się liczy naprawdę, każdy pomidor się liczy i każda fasolka, nawet jeśli da nam jeden posiłek, to będzie najprawdopodobniej ten posiłek, który zbierzemy sobie z własnego ogródka, czymś, co będziemy pamiętać potem przez cały rok. Mhm. A powiedz, jak, jeżeli ktoś się zachęcił, jak zacząć, jak stworzyć taki ogród, żeby no miało to sens, żeby to zrobić w miarę efektywnie, ale żeby się nie przytłoczyć tym wszystkim, bo czasem jest tak, że mamy takie poczucie, nie wiem, w ogóle po prostu tego jest tyle do ogarnięcia, tyle do nauczenia się. No właśnie, ja mam na to odpowiedź po prostu posać. I naprawdę nazwa, to się zaczęło od nazwy mojego profilu na Instagramie. Kiedyś właśnie wracałam z pracy samochodem i w tym samochodzie stoję w korku i tak myślę sobie, tak dziwnie w sumie ta nazwa mojego konta, jakoś nie pamiętam nawet jaką ją miałam, ale ona tak w sumie, ja większość o warzywach tutaj i tak większość tych rzeczy, które tam wrzucam, to są takie porady, jak uprawiać i tak... Szukałam różnych nazw, różne mi przychodziły do głowy i nagle tuż przed tym właśnie, jak dojechałam z pracy do domu, nagle tak myślę,
jejku, przecież to tak naprawdę co ja bym chciała powiedzieć ludziom? Ja bym chciała im powiedzieć, żeby oni się nie bali, żeby oni siali, sadzili, bo to jest tak naprawdę bardzo proste. Mamy tak niesamowity dostęp do wiedzy, że jeśli chcemy skorzystać, to możemy, ale z drugiej strony ja bym sugerowała, jeśli tylko ktoś ma taką cierpliwość, to żeby zastanowić się nad takimi 4, 5, 6 warzywami, które chcielibyśmy szczególnie mieć u siebie w ogródku, które chcielibyśmy spróbować z własnej uprawy, poczytać o nich, ale nie tak, żeby tam całą encyklopedię od razu czytać, tylko poczytać tak, czego te warzywa potrzebują, czy słońca, czy dużo wody, czy mało wody, czy mogą rosnąć w doniczce, czy nie mogą, i zapewnić im te warunki, naprawdę posadzić i nie trząść się nad tymi roślinami, jakby to był jakiś skarb, który one naprawdę mają w sobie tak niesamowitą wolę życia, że jeśli tylko my tego nie popsujemy, to one nam na pewno urosną, bo każda roślina myśli w swojej roślinnej mentalności, w swoich tkankach ma zapisane to, że musi wyrosnąć, zakwitnąć, albo niektóre może nie kwitną, ale wydać nasiona, żeby przedłużyć ten gatunek. I teraz nasiona to jest bardzo często to, co my zbieramy, albo korzeń to jest też coś, co my zbieramy, i te rośliny po to jakby to ziarenko jest w ziemi, jak ono tylko dostaje trochę wilgoci tej ziemi, to my już tam nie musimy nic psuć. Wystarczy, żeby pilnować tego, żeby właśnie nie wyschła ta ziemia za bardzo, żeby jeśli uprawiamy takie warzywa, które są bardzo żarłoczne, jak na przykład pomidory, to żebyśmy już na początku sezonu mieli tę świadomość, że jak posadzimy je w doniczce, to co jakiś czas trzeba będzie zasilić. I tak naprawdę co? Dajemy takie stanowisko, jakie te rośliny lubią. Dajemy im wodę, nawóz, jeśli jest potrzebny, ale nie wszystkie rośliny potrzebują nawozu, dlatego sugeruję, poczytajmy o tych 5, 6 warzywach, które chcemy uprawiać. Zróbmy to dobrze w pierwszym sezonie. Jak nam pójdzie dobrze, sami sobie oceńmy, dobrze się bawiliśmy czy nie, dobrze nam wyszły te warzywa czy nie. I jeśli się uda, to wtedy jakby dopiero rozszerzajmy skalę, bo trochę mamy taką tendencję, my wszyscy, ja też przez to przeszłam, więc jakby z doświadczenia mówię, że w pierwszym sezonie, czy w tych pierwszych sezonach, to chce się wszystko. Wchodzi się na wiosnę do takiego sklepu ogrodniczego, myślę sobie, dobra, zakładam ten prawdziwy warzywnik, nie? I patrzę, i ta ściana tych nasion, to chcę, nie? I potem tak, ojejku, ale gdzie? Ale jak właśnie? Albo posieję za gęsto, to wtedy będę miała więcej, nie z tej małej przestrzeni, bo mam tylko balkon. No nie. I jak tak poczytamy, że na przykład taka, albo sobie wyobrazimy nawet, że jak sadzę cebulę, to ta cebula, jak ją sadzę, to albo ma postać takiego mikronasionka, albo ma postać takiej dymeczki, cebulki małej, która ma 1 cm, ale jak ją zbieram, to ja bym chciała zbierać taką cebulę, która ma na przykład 5 cm. No i jak jej nie dam tych 5 cm pomiędzy tymi sadzonkami, to nie będę miała takiej cebuli, nie? Bo ona się nie zmieści. Jak wysieję za dużo buraczków, to ten korzeń się nie zmieści. I tyle. I o tym trzeba myśleć, tak troszkę sobie wyobrażając na przykład, ile miejsca potrzebuje takie dorosłe warzywo i tyle zapewnić, chociaż wydaje się to marnowaniem przestrzeni na początku sezonu. Czyli po prostu posadź. Tak. I trzymam właśnie w ręku książkę pod tym tytułem twojego autorstwa. Oczywiście za chwilę cię poproszę o autograf. Przepięknie wydana, naprawdę mnóstwo wiedzy, mnóstwo informacji. Rewelacyjna rzecz. To jest wszystko, co trzeba wiedzieć, żeby zrobić taki ogródek? Wiesz co, ja tak chciałam napisać książkę, w której trochę tak osoba, która po nią sięgnie, będzie miała takie poczucie, że chwytam ją właśnie za rękę i prowadzę przez cały sezon. I po pierwsze, na początku te osoby, które chwytam za te ręce, to są osoby, które w ogóle nie mają warzywnika, czyli mówię im, od czego zacząć, jak przygotować teren, jeśli ma się teren, jak co zrobić, jeśli ma się balkon, co zrobić, jeśli ma się, nie wiem, zachwaszczony kawałek ogrodu, albo jeśli ma się trawnik, który chce się zamienić na warzywnik. To po pierwsze, takim zupełnie zielonym, początkującym osobom mówię, co zrobić w takiej sytuacji. Natomiast w tej drugiej części książki starałam się troszkę więcej opowiedzieć też o takich rzeczach, które mi się sprawdziły przez te wszystkie lata ogródkowania, jakie sprzęty są potrzebne, bo też mamy trochę taką tendencję, jak z wszystkimi pasjami, jak w coś wchodzimy, to musimy kupić 100% sprzętów, które są, albo wszystkie gadżety dostępne. Gadżety, stroje, tak. W ogóle wszystko tego. To ja tak chciałabym z mojego doświadczenia opowiedzieć, co tak naprawdę jest taką bazą, która na 100% się przydaje, jakie wyposażenie, jakie sprzęty. Bardzo zachęcam do szklarni, jeśli ktoś ma miejsce, to jest w ogóle szklarnia, zmienia takie ogrodowe życie, ale żeby myśleć też o takich miejscach jak kompostownik. Przerwę ci, bo
mówisz szklarnia i często w naszej mentalności, jak myślimy szklarnia, to widzimy te hektary pod szkłem gdzieś, a tak naprawdę to czasem jest 3 na 6. Tak, dokładnie. 3 na 6 to jest w ogóle Mercedes wśród szklarni. Czasami wystarczy, tak naprawdę taka mała szklarenka, która tutaj koło naszego domu stoi, to jest 1,80 m na 2,80 m, chyba coś takiego. Jeśli chce się uprawiać pomidorki tak na swoje potrzeby, to to zupełnie wystarczy, naprawdę, taka szklarnia zupełnie wystarczy. Tutaj też w tej książce piszę o tym, jak uprawiać poszczególne warzywa i staram się też patrzeć na to z takiej trochę nowszej perspektywy, to znaczy z perspektywy też tych zmian klimatycznych, które zaszły, bo jak rozmawiam na przykład z moją mamą, jak ona uprawiała marchewkę, a jak teraz można uprawiać marchewkę, albo jak uprawiać marchewkę, czy warzywa w ogóle w skrzyniach takich podwyższonych, które są i modne, i które często są jedynym możliwym rozwiązaniem, na przykład na terenach, które są, gdzie gleba na przykład jest w jakiś sposób skażona, tak? To może u nas w Polsce nie jest to jeszcze aż taki problem, mam nadzieję, że nigdy nie będzie, ale na przykład Stany Zjednoczone mierzą się z tym bardzo, bardzo. Tereny w ogóle poprzemysłowe mierzą się z tym na niesamowitą skalę i skrzynie rozwiązują ten problem. Ale też nie trzeba się tak schylać mocno. Dla kogoś, kto ma powiedzmy kłopot z tym, też jest to wygoda. Tak, chociaż też trochę chciałabym obalić ten mit, bo dużo osób mówi, że właśnie skrzynie to jest przede wszystkim wygoda takiej obsługi. Jest, jeśli się dobrze te proporcje tam wymyśli i przygotuje. Myślę, że takie najwygodniejsze, które my mamy, to jest 1 m na 2 m, to faktycznie da się... Mówisz o rozmiarach poziomych. Poziomych, tak. I takie 60 wysokości da się na tym przysiąść całkiem wygodnie. Jeśli są niższe, to już niestety trzeba się schylać właśnie, no i to tak mocno schylać. Więc to jest taki trochę mit, że albo może zależy od tego, jaki ma się rozmiar tych skrzyń, nie? Dużo osób też buduje bardzo długie skrzynie. No właśnie. A jakieś kreatywne rozwiązania, które masz u siebie w ogrodzie, albo o których piszesz w książce? Ależ bardzo proszę. Ja w ogóle staram się wykorzystać każdy kawałek przestrzeni. Dużo osób, które przychodzą do naszego ogrodu, to mówi, czy wy macie jeszcze jakiekolwiek miejsce, które nie jest wykorzystane? Otóż nie mamy. Powiem więcej, ja wykorzystuję przestrzeń tę samą po kilka razy jakby w tym samym sezonie i dotyczy to zarówno warzywnika, jak i ogrodu tego ozdobnego, bo na tym małym kawałeczku w ciągu sezonu rosną mi 3 czy 4 rośliny, żeby każde miejsce było tak wyeksploatowane, jak tylko mocno się da, czyli na wiosnę sadzę te warzywa, które bardzo szybko uciekają z grządek, rzodkiewki, sałaty i tak dalej. Szpinak na przykład też dosyć szybko znika. Potem wiele warzyw w ogóle sadzę w doniczkach po to, żeby jeśli tam zwolni mi się miejsce w trakcie sezonu, to żeby potem to dosadzić. Bardzo przyglądam się tym różnym ścianom na przykład u nas w ogrodzie i do budynku gospodarczego mamy na przykład taką kratkę przymocowaną, która zwykle służy nam za podpory do różnego rodzaju pnączy, ogórków, dyni, w tym roku fasoli i fasolnika na przykład. Podwieszamy różnego rodzaju donice, sadzimy bardzo dużo warzyw w doniczkach w ogóle, czyli mimo, że teoretycznie mamy tyle przestrzeni i gruntu, w którym mogłoby rosnąć, to też sadzimy dużo warzyw w doniczkach, bo na przykład na tych naszych tarasach właśnie spokojnie mogą sobie rosnąć papryki. Wręcz wydaje mi się, że papryki w doniczkach nawet lepiej rosną. Jeśli mi zostają jakieś tam, nie wiem, pomidory, rozsada dodatkowa, no to przecież nie wyrzucę, to sadzę w doniczki i staram się szukać tego typu rozwiązań właśnie, żeby coś tam podwiesić, coś, żeby się pieło, przestrzeń tę samą wykorzystać po kilka razy. No, tak trzeba sobie radzić. Coś, co cię zaskoczyło w ogrodzie pozytywnie twoim ostatnio? Wiesz co... Jesteś taka wega, że Nie, wiesz co, ten sezon jest bardzo, bardzo trudny. Bardzo trudny. Dla mnie to jest chyba najgorszy sezon kiedykolwiek, dlatego że większość warzyw jakoś tak idzie dobrze, tych takich podstawowych, natomiast ja co roku miałam takie warzywa, które były takie ekstra, takie, wiesz, że na przykład przywieźliśmy nasionka pepino z urlopu gdzieś tam w Hiszpanii, posadziłam je i mi bardzo szybko, w ogóle bardzo wcześnie w sezonie wydały plon i to było dla mnie takie niesamowite, że taka nagroda od razu. Wiele takich warzyw, które gdzieś tam, nie wiem, z Włoch, nasiona takiej
dynio, cukini, trombocino się to nazywa. I też właśnie, wiesz, wyrosły. I to było dla mnie takie zawsze takie bonusy w ogrodzie, nie? W tym roku chyba tak najbardziej pozytywnie zaskoczyły mnie melony, które siałam dosyć wcześnie. No i wczoraj właśnie zjedliśmy takiego pierwszego melona wygrzanego w słońcu. Jejku, jaki był pyszny. Więc chyba najbardziej udały się melony. Natomiast ze wszystkich innych roślin, na przykład dostałam, wiesz, to też taka dla mnie wzruszająca bardzo historia. Byliśmy w styczniu na urlopie na Sri Lance i poznaliśmy tam takie miejscowe panie, które zaprosiły nas w pewnym momencie do swojego domu, pokazały właśnie ogród i tak dalej. I w tym ogrodzie miały takie warzywo, na które ja trafiłam kiedyś w jakimś daniu, które tam jedliśmy. Nazywa się to głębi groszek i wygląda jak taka fasolka z takim kanciastym strączkiem i na brzegach tego strączka są takie jakby falbanki. O. I nie mogłam nigdzie znaleźć nasion, nie? I zobaczyłam je w ogrodzie tej pani i ona mi z takim, wiesz, tak jakby, jak taki skarb mi przekazała i mówi, mam nadzieję, że posadzić, tak trochę sama niedowierzając, że ja posadzę. I zadzwoniła do nas na WhatsAppie, w ogóle nie mówiąc ani słowa po angielsku ta pani, ale zadzwoniła do nas, bo jej oczywiście dałam numer, jak prosiła. Zadzwoniła i tam ona się uśmiechała. Ja jej mówiłam coś tam po angielsku, mając nadzieję, że może coś tam zrozumie i zapytała, posadziłaś ten głębi groszek? I ja jej pokazałam tą sadzonkę i ona była tak wzruszona. No i ten kurna głębi groszek mi, wiesz, nie wydaje tych, jest jakby łodygi ma, a nie wydaje mi tych strączków. No po prostu, wiesz, myślimy o tym, żeby w ogóle wrócić w to samo miejsce na tą Sri Lankę. I tak myślę, jakby miałam w głowie, że pokażę tej pani, że ja posadziłam i że faktycznie zbieram, no i nie pokażę, no nie pokażę. To ciekawe, bo przeszłaś na trochę inny poziom, to znaczy właśnie mówisz o wzruszeniu. Mm. Stąd takie moje pytanie, czy jakie emocje w ogóle tobie towarzyszą podczas tego, jak siejesz, jak pielęgnujesz, jak zbierasz? Bo to nie jest takie na zimno, że to sadzę, żeby mieć jedzenie. Nie, u mnie absolutnie nie. Wiesz co, ja jestem w ogóle, chyba mam jakąś taką wrażliwą naturę, tak mi się wydaje, bo mój tato mnie zawsze jakoś tak uczył, że żeby na przykład nie łamać gałęzi drzewa, bo to tak jakby człowiekowi złamać rękę, nie? I jakoś zawsze tak patrzyłam na świat w taki sposób, że jesteśmy takim jednym wielkim organizmem, poza ślimakami może, ale że tak jakby wszyscy o wszystkich. Odczuwam to podobnie. Tak, że wszyscy o wszystkich musimy się troszczyć i nie robić sobie krzywdy, nie? I ja mam jakieś takie, wiesz, właśnie takie emocje chyba właśnie zbliżone do jakiegoś takiego wzruszenia, no bardzo takie buzujące we mnie, że wiesz, jak sieję pomidory gdzieś tam w marcu, w połowie marca, to następnego dnia rano biegnę do tego pokoju, w którym trzymam tą rozsadę, żeby sprawdzić, czy już coś wyszło. Jak wystawiły te rączki, widzisz, nawet właśnie mówię, że to są rączki, a nie liście, nie? Bo dla mnie to są takie, wiesz, istoty jakby, no. Mam taki problem w ogóle, jak mi za dużo tych pomidorów skiełkuje, żeby je tak brutalnie wyrzucić. Nieco należałoby zrobić, bo ja, wiesz, staram się, rozdaję gdzieś tam bliskim przyjaciołom rozsady, natomiast staram się nie robić tego aż na taką skalę, żebym musiała to, nie wiem, sprzedawać komuś, czy rozdawać jakoś tak szerzej, bo to jest też kłopot, wiesz, tak ogólnie przepikować to wszystko, to jest mnóstwo pracy, jest kłopot, ziemia i w ogóle, wiesz. Natomiast mam takie właśnie, wiesz, dla mnie to jest takie mistyczne w ogóle, że wkładasz nasionko do ziemi, które jest takie martwe, szare, beżowe, jakieś, wiesz, no taki kolor właśnie najczęściej. Jak ziarnko piasku zwykle. Tak, taki, właśnie czegoś martwego raczej. Wkładasz to do ziemi i to ci zaczyna kiełkować, tak wiesz, i rosną te listeczki takie, wiesz, wyrywasz to, potem jesz i ten smak w ogóle taki, że mnie to wzrusza, naprawdę. Ja mam taką nawet refleksję, że to jest bardzo dobra analogia właśnie do kreatywności. To też trzeba posiać ziarna i też trzeba je podlać wodą, trzeba je jakoś dać im czas przede wszystkim. I tu też tak samo jak w ogrodzie, nie da się przyspieszyć niczego. Tak, dokładnie, że gdzieś tam trzeba mieć w sobie tę, pozwolić i sobie, i temu czemuś, czym się zajmujemy, o co się troszczymy, żeby też miało swój czas, nie? Żeby sobie w swoim tempie gdzieś tam zadziało się, nie? No właśnie, w zasadzie to możemy zrobić tylko tyle, że zapewnimy warunki. Tak. I właśnie w ogrodzie o to chodzi, że mnóstwo osób się jakoś tak, jejku, ale napisz mi jeszcze, co mam zrobić, co mam dać,
grzać, jaki nawóz, jakieś coś tam. Mówię, zostaw to, po prostu pilnuj tylko tego, żeby było podlane. Jeśli to są takie żarłoczne warzywa, papryki, pomidory, bakłażany, no to nawóź obserwuj, czy gdzieś tam te... Dopiero jak coś się zadzieje, to wtedy jakby działaj, ale jeśli zrobisz to dobrze na starcie, to one po prostu chcą rosnąć. Trzeba im tylko pozwolić rosnąć, dać im warunki, pozwolić im rosnąć. Otwieram książkę twoją i czytam na przykład takie rzeczy, że każdy kolejny rok nauczy cię czegoś nowego, albo że zacznij od małych kroków, albo że staraj się działać regularnie, planuj, rób notatki. I to są takie rzeczy... Banalne. Banalne, ale takie rzeczy, które można praktycznie jako sposób na życie korzystać praktycznie w każdej dziedzinie. No w sumie tak, dokładnie. No masz rację, coś w tym jest. Wiesz, bo naprawdę ja patrzę na ten ogród i dużo osób pisze na przykład, wow, chciałabym wiedzieć tyle, co ty o ogrodzie. I ja mówię... Ej, ale gdybyś rozmawiała ze mną 10 lat temu, to też nie miałam tego wszystkiego w głowie. To każdy właśnie kolejny sezon mnie tego nauczył. I ja wiem, że każdy kolejny nauczy mnie czegoś nowego. Szuka małych kroków. Tak, naprawdę, że można sobie wyobrażać, że ojejku, mnie już tu nic nie zaskoczy, wszystko wiem. I ja wiem, że na 100% wiesz, że mogę najlepiej umieć w marchewki i ta marchewka pokaże mi swój środkowy palec za rok. Tak, no właśnie, to też jest następna rzecz. Inne miejsce mam w książce zaznaczone. I czytam na przykład tak. Niewłaściwy termin, brak opieki, zachowawczość, brak planu, zbyt łatwe poddawanie się, zbyt duża pewność siebie. Tak. To piszesz jako błędy, które ogrodnicy popełniają. Wiesz co, ja miałam. I znowu tak. W życiu też tak bywa. Tak, dokładnie. Ja miałam tak akurat w ogrodzie właśnie w pewnym momencie, tak już wiesz, tak uprawiam i były takie lata, tuż przed pandemią, kiedy słuchaj, cokolwiek by nie włożyć do ziemi, to wyrosło i wydało taki plon, że niesamowicie. I pandemia to był właśnie pierwszy taki rok, który ja się czułam jak taki, jest taka gra, że tak się takiego królika uderza, czy tam jakieś zwierzątko, chomika czy coś, od góry. Tak. Ach, jest rzeczywiście. Tak, no, tak ręką czy jakąś tam maczugą się uderza. Młotkiem chyba, ja nie wiem. Młotkiem, już. Tak. I ja się czułam właśnie jak to zwierzątko uderzone tym młotkiem, wiesz, bo po pierwsze to utknęliśmy gdzieś tam na urlopie, bo my zawsze jedziemy na urlop przed sezonem i po sezonie, więc byliśmy gdzieś tam w jakiejś Azji w ogóle, czyli po prostu w samym centrum pandemii. Zostaliśmy tam zatrzymani w ogóle na dodatkowe 2 tygodnie na kwarantannę, gdzie tutaj już rosły nasze wysiane pomidory, które miałam tam przepikowywać 2 tygodnie wcześniej. Jak wróciliśmy do domu, to w ogóle wszystko było zamknięte. My żadnych nasion nie mieliśmy jeszcze, po prostu niczego. I to pierwszy raz tak sobie pomyślałam, że nie można być takim jakby zapewnik, uważać sytuacji, które nawet jeśli się nam od, nie wiem, 100 lat co roku zdarzają, to nadal nie można tego brać za pewnik. Myślę, że pandemia to wszystkich nauczyła, ale to po pierwsze. Po drugie, to był taki rok, że wtedy się to zaczęło, że po 15 maja, 15 maja to jest taki termin, kiedy teoretycznie w Polsce mijają przymrozki. Tak, teoretycznie. Zimna Zośka. Tak, dokładnie. I jakbyś mnie zapytał w roku, czy tam rok przed pandemią, kiedy miną przymrozki i czy możesz tam 20 maja sadzić pomidory w grunt, to ja bym ci powiedziała, weź daj spokój, nawet się nie zastanawiaj, możesz nawet 15, bo już wtedy na pewno nie będzie przymrozków. Od tamtej pory, od tego roku pandemii, trochę takie ogrodnicze fatum wisi, mam wrażenie, nad Polską, bo ta po pierwsze jest zawsze bardzo, bardzo zimny maj. Tak. Zdarzają się przymrozki, nawet jeszcze w tym roku w czerwcu były przymrozki w niektórych częściach Polski. U mnie na przykład na Morelach było mnóstwo kwiatu, a nic nie zapyliło. I sorry, no właśnie, no. Właśnie, bo jeszcze jest to, że jest mokro było. I zimno i pszczoły nie latają, tak. Nie? I to jest właśnie takie, że ten rok pandemii był taki, że 15 maja myślę sobie, dobra, może tam trochę jest chłodno, ale ja tam sadzę te pomidory. I te pomidory posadziłam spoko, przeżyły, ale przez dobry miesiąc w ogóle stały w miejscu, nawet jednego listka nie wypuściły. I ja wtedy tak myślę sobie, okej, dobra, to trochę mi tak mój ogród powiedział, weź ty się dziewczyno, tak nie uważaj tutaj za taką alfę i omegę, bo tutaj matka przyroda wie lepiej, tak? Od tamtej pory, zanim cokolwiek posadzę, to sprawdzam długoterminowe prognozy, więc dzisiaj bym ci powiedziała, jakbyś mnie zapytał, czy sadzić 20 maja, sprawdź sobie prognozę, co się będzie działo, bo się różnie może dziać. Czyli pokory trochę. Tak, tak. To jest twoja pierwsza książka. Moja wymarzona książka. I sukces, na pewno, bezdyskusyjnie.
Jak się zabrałaś w ogóle za to? Bo to jest tak niesamowita ilość rzeczy, fotografii, wszystkiego, co tam jest. Wiesz co, fotografie to jest coś, co przez przypadek zupełnie wyszło, bo ja robiłam zdjęcia na Instagrama oczywiście, do jakby, żeby mieć do postów obrazek. I trochę w pewnym momencie zaczęłam zauważać, że nie do końca mi się podobają zdjęcia, które robię telefonem, więc kupiłam aparat taki, jak po prostu kolega znający się na rzeczy podpowiedział, jaki kupić, ustawił mi tryb auto i od tamtej pory tak nie przestawiłam. Tak. Zielony kwadracik. Zielony kwadracik. I jakoś to tam idzie, chociaż to jest na pewno też taka rzecz, której chciałabym się nauczyć, ale myślę, że kiedyś przyjdzie na to czas. Więc naturalnie jakby robiłam zdjęcia wyżową i miałam ich bardzo, bardzo dużo, czy w ogóle zdjęcia ogrodowi, i robiłam to wyłącznie pod kątem właśnie Instagrama. Zawsze marzyłam o tym, żeby napisać książkę, wręcz jak miałam tam, nie wiem, 3, 5, 7 lat, może 3 to nie, bo wtedy jeszcze nie umiałam pisać, ale jak byłam mała, to w ogóle robiłam takie czasopisma dla moich rodziców i w ogóle dla mojego rodzeństwa, czyli że brałam sobie karteczki i im pisałam takie gazety, jakby gazety z obrazkami, w ogóle ilustrowane, tak, to było profesjonalne wydawnictwo i zawsze miałam takie, jak ktoś mnie pytał, co chcę robić, to mówiłam, że chcę być pisarką, malarką albo dziennikarką. No i potem jakoś, wiesz, jak już troszkę podrosłam, to jakoś pomyślałam sobie, nie no, gdzie ja tam wyżyję z jakiegoś pisania czy malowania, ja już pójdę lepiej w to dziennikarstwo, bo to taki był nawet wtedy zaczynał być taki modny kierunek. I trochę tak w liceum jeszcze będąc poszłam do radia akademickiego, które mnie przygarnęło. Nie wiem, co oni wtedy mieli w głowie, ale ja miałam 16 lat, a oni potrzebowali reporterów i mnie wzięli. I to była niesamowita przygoda i szkoła życia. Natomiast cały tutaj czas... nasze centrum. Nasze centrum, no, kochane. Moje ulubione radio. No właśnie. No wielki sentyment mam do niego. I jakoś tak w głowie mi cały czas siedziało, że ja bym chciała napisać książkę. Nawet ileś tam takich scenariuszy sobie wymyślałam. Kryminałów. Bo jakoś bardzo lubię w ogóle kryminały czytać i pochłaniam, więc pożeram książki. Czekam na urlop i wtedy po prostu w trakcie urlopu to nie wiem, z 5-10 książek czytam. I jakoś tak dla mnie to było naturalne, że kiedyś to się stanie bardziej na emeryturze. Natomiast zaczęłam zbierać teksty na bloga, zaczęłam pisać teksty na bloga i one się tak jakoś układały w taką całość, więc w pewnym momencie odpowiadając cały czas na te same pytania, tym samym, może nie tym samym, ale ludziom na Instagramie, pomyślałam sobie, to może ja to zbiorę wszystko w jedną całość i wydam e-booka, bo jakoś tak wydawało mi się, że już nikt nie kupuje książek papierowych, to e-book to załatwi temat. I ten e-book się jakoś tak dobrze przyjął, dobrze sprzedał w ogóle, dużo ludzi po niego sięgnęło, to kilka lat temu było. Wszystko i można oczywiście, go jeszcze gdzieś zdobyć? Już nie można, dlatego że jego tematyka była bardzo podobna do tego, co jest w tej książce, tak jakby merytoryka była podobna, bo ja tę książkę napisałam od początku, ale tak jakby już miałam w głowie poukładane, co ja bym chciała opowiedzieć i troszkę też po doświadczeniach e-booka wiedziałam, czego chcę więcej, na co chcę większy nacisk położyć i tak dalej. Też jakby w międzyczasie się zaczęłam pasjonować rabatami na kwiat cięty, czyli żeby mieć swoje własne bukiety przez cały sezon, więc też taki rozdziałik mały tutaj dodałam, czego w e-booku nie było i tak naprawdę ja tę książkę pisałam przez jakieś, tak ciągiem od rana do nocy przez jakieś 2 tygodnie, bo... A całą tą książkę 2 tygodnie napisałam? Tak, dlatego, że dla mnie to była... Ale miałaś po prostu dużo materiału już zebranego? Wiesz co, nawet nie to, że materiału zebranego, tylko tak jakby poukładane, przemyślane już wcześniej, jakie są obszary, które ja bym chciała ludziom opowiedzieć i... Całą wiedzę miałam w głowie, tak jakby, więc tylko tak naprawdę musiałam czasami coś zweryfikować, sprawdzić gdzieś tam w literaturze fachowej, gdzieś tam to, co mi się na przykład wydaje, albo co ja robię tak z praktyki, to czy to ma jakby potwierdzenie w jakiejś tam teorii takiej. I to był no, wspaniały czas, w zeszłym roku mniej więcej o tej porze, wiesz? Tak, no bo właśnie... Nawet dokładnie tak, przy tym stole siedziałam i opisałam. Super, no to fantastyczna klamra, bo książka wyszła chyba wiosną tego roku. Książka wyszła wiosną, tak... 8 marca, jeśli dobrze pamiętam. Dzień kobiet. Tak. Matka natura była zadowolona. Ale w ogóle
jak na przykład wydawcę przekonałaś? Bo to chyba dzisiaj nie jest tak prosto przyjść i u wydawcy wydać książkę. Wiesz co, to było dla mnie właśnie takie szokujące, bo ja przez cały ten czas, nawet jak pisałam tego e-booka, to miałam takie poczucie, że ja muszę sama wydać tę książkę, no bo kto by chciał wydawać książkę o warzywach? I nasz przyjaciel, taki człowiek, który nas namówił do nagrywania podcastów właśnie o ogrodzie, który gdzieś tam jest takim, śmieje się, że to jest mój prywatny coach, nie wiem, czy ci znany, Józek Szopiński, postać znana w Lublinie w ogóle, multiinstrumentalista w różnych tematach właśnie. On mówi, ej, weź tego e-booka, wyślij do jakiegoś wydawnictwa, czemu ty w ogóle to trzymasz tylko w tym e-booku, przecież to kto jakieś e-booki tego, weź, to musi być na papierze, nie? Mówię, weź, kto w ogóle, z kolei kto czyta książki papierowe? Ale tak jakoś zasiał mi niestety ziarno. Czystety to ziarno, i które mi tak siedziało w głowie i siedziało, i tak myślę, dobra, już żeby on tak, już wysłałaś, nie? I tak myślę, dobra, żeby się odczepił. To fajnie mieć takich znajomych. Naprawdę, akurat Józek jakoś w wielu obszarach, namówił nas też na podcasty, przez co go kleliśmy, bo taki podcast to jest, sam wiesz, ile godzin. Tak, no, ile też godzin. Mam pytanie zaraz. Natomiast jakoś tak tego, wyobraź płynnie. Sobie tak, domykając książkę, że wysłałam ofertę do 4 wydawnictw i 3 odpowiedzi, w tym jedno dosłownie odpowiedziało po sekundzie. Ja kliknęłam wyślij maila i dosłownie, no przesadzam, że po sekundzie, ale nie wiem, 10 minut później bierzemy. Był telefon. My już to rezerwujemy, proszę tego nie wysyłać nigdzie indziej. Za nie? Późno. Tak właśnie, ale to mi też dało do myślenia, że tak, kurczę, to może jednak to jest taki temat, który kogoś może zainteresować. Więc to na pewno też było takie budujące dla kogoś, kto mało w siebie wierzy jednak, jak ja. No właśnie, ale ta misja jakaś dzielenia się w tobie tkwi. No, to na wiedzą. Pewno, na pewno. No i tak, to podcast, blog i Instagram i to wszystko, to wygląda na bardzo tak dobrze zaplanowany i zorganizowany interes. Słuchaj, w ogóle to nie jest zaplanowane. Ja mam nawet wydrukowane takie planery, które kiedyś, jak miałam więcej czasu, to faktycznie sobie uzupełniałam, jakie tematy chciałabym w danym momencie poruszać. Czyli rozpisywałam sobie przynajmniej taki szablon, co chcę w którym tygodniu. Najbardziej zaplanowany jest podcast, bo on wymaga najwięcej pracy, przygotowania się, też wcześniejszego nagrania, po to, żebyśmy mogli tam czołówki, tyłówki dograć i tak dalej. Więc on, raczej mam cały sezon zwykle rozpisany, a zrobiliśmy już 3 sezony, jeśli dobrze pamiętam. Czyli odcinków w sumie ile? Myślę, że z 50 może. No to ładnie. Jakoś tak, no całkiem nieźle. I powiem ci, że nie wiem, jakie są w ogóle takie idealne odsłuchy, natomiast dla mnie to jest mimo wszystko takim fenomenem. Pamiętam, jak właśnie Józka, który nas namówił do nagrywania tych podcastów, zapytałam, słuchaj, a ile to jest dobrze, jak ktoś odsłucha? A on mówi, no jak tak przez jakiś czas tego podcastu ze 200 osób ci odsłucha, to powinnaś być zadowolona, bo to jest jeszcze młody podcast i w ogóle, nie? I zobaczyliśmy w pierwszym odcinku, że dosłownie, nie wiem, po tygodniu było chyba 549 czy coś takiego, nie? I tak sobie myślimy, że... Na Spotify? Że 549 osób poświęciło swoją godzinę czasu, żeby posłuchać o warzywach. I te 500 ponad osób spędziło z nami ten czas, to jest dla mnie tak niesamowicie, wiesz, wzruszające. No takie, tak, jak sobie wyobrazisz te 500 osób tak na żywo, tak, to po prostu w prawie dużej stadion auli, nie? No właśnie, tak. I to aż tak, wiesz, że wymaga to od nas mnóstwa czasu. Bo nagrywasz to razem z mężem Darkiem, tak? Pozdrawiamy dokładnie. Darka przy okazji. Myślę, że bez męża Darka to w ogóle bym tego nie nagrywała, dlatego że ja, poznaliśmy się w radio. Darek był realizatorem dźwięku, więc ja w ogóle nawet nie wiedziałabym, jak używać mikrofonu, a nie wiem, czy każdy by chciał słuchać takiego podcastu nagrywanego na telefonie. Nie? Zdarzają się. Darek odpowiada za tę stronę techniczną, przede wszystkim wszystkie te sprzęty, też jakby stara się wcielać w rolę takiej osoby, bo jak już pewnie nasi słuchacze już wyczuli, że ja jestem straszna trajkotka i trajkocze i trajkocze i trajkocze, to Darek co jakiś czas mi przerywa i stara się naprowadzać jednak na potrzeby odbiorcy bardziej. I bez niego myślę, że tych podcastów, nie, bez niego na pewno tych podcastów by nie było. A co takiego szczególnego jest w podcaście? Bo rzeczywiście tak dużo ich nagrać, tak merytorycznych, to jest potrzebna konsekwencja. Co w tym widzisz? Wszystko? Radio w tym widzę. Radio, które było moim wielkim marzeniem. Wiesz, lata 90., jak ja byłam tam nastolatką, no powiedzmy nastolatką, to radio wtedy było taką,
radia się wtedy słuchało, no i to nie było to radio, które mamy dzisiaj, tam były audycje, których się słuchało i ja właśnie pamiętam, że miałam takie swoje audycje, które sobie włączałam w konkretnych dniach i właśnie i się spotykało z tym prowadzącym, nie? Więc tak, dla to mnie, jest spotkanie właśnie. Tak, właśnie dla mnie to było niesamowite, dla mnie to było wielkie wyróżnienie w ogóle, że mogłam, choć przez chwilę mojego życia, uczestniczyć w czymś tak niesamowitym i trochę tak mieliśmy takie poczucie, że ten podcast będzie takim powrotem do też takich, wiesz, czasów młodości, bo my w radiu tym akademickim pracowaliśmy tak naprawdę na studiach, ja też troszkę później, Darek trochę wcześniej zmienił zawód, ale to był taki powrót do takich niesamowitych czasów i pierwszy odcinek, strasznie się krępowaliśmy w ogóle, jak nagrywaliśmy, chyba nawet tam po lampce wina wypiliśmy wcześniej, żeby nam się języki nie plątały i tak dalej, tylko żebyśmy byli bardziej tacy no, wyluzowani. Nigdy potem tego nie zrobiliśmy, bo jeszcze bardziej się stresowaliśmy, nie? Tak, to nie działa dobrze. Nie działa, tak. Natomiast jakoś tak byliśmy tacy podekscytowani i to jest faktycznie w tym podcaście, to jest, czy w ogóle w podcaście mówię ogólnie jako o takim produkcie, czy takim bycie jak podcast, jest to, co było w tych starych radiach, no to spotkanie z tą osobą, która chce nam opowiedzieć kawałek swojego świata. Mm-hmm. No ty jesteś radiowcem, więc powiedzmy tobie jest łatwiej, ale dla kogoś twórcy, nie wiem, kogoś, kto coś robi, jakie korzyści może podcast przynieść? Wiesz co, myślę, że i dla tego twórcy, i dla tej osoby, która będzie jego odbiorcą, dlatego że myślę, że podcast jest dosyć takim intymnym spotkaniem, to znaczy, że ja mam cały czas wrażenie, że mówię do jednej osoby, jak do tej konkretnej jednej osoby, do każdej pojedynczej z tych na przykład 500, które ten pierwszy odcinek gdzieś tam wtedy odsłuchały, że to jest takie spotkanie i że trochę rozmawiam jak z kolegą, z koleżanką. Trochę jest to inna forma porozumienia niż na przykład napisanie krótkiego posta na Instagrama czy napisanie artykułu na blogu. To jest bardziej takie tłumaczenie, właśnie opowiadanie jak przyjacielowi, no jak komuś, kto chce słuchać. I ja mam takie poczucie, że te osoby, które już siadają w tych słuchawkach, nie, to są też osoby, które chcą poświęcić swój czas dla mnie. I to bardzo dużo tego czasu, bo te odcinki są, nasze odcinki są godzinne, czy tam 50 parę minut, no. Więc to jest takie dla mnie, że ja się muszę postarać dla tej osoby i że ja nie mogę tylko tam po łebkach nagrać odcinka, tylko że ja muszę sprawdzić i dla siebie, żebym ja była przekonana do tego, co mówię, ale też, żeby ta osoba dostała wszystko to, czego by oczekiwała po tym odcinku. Nie? Mhm. No pięknie. A powiedz mi, wspomniałaś, że piszesz teraz, czy myślisz o pisaniu nowej książki? To jest to, co w twoich najbliższych planach? To jest to, o czym rozmawiam właśnie z wydawnictwem, które się odezwało, żebyśmy może pokontynuowali. I myślę, że tak. Myślę, że to się tak skończy, chociaż trochę czasowo jestem tak dużo gorzej niż w zeszłym roku. Ale jakoś tak, no myślę, że fajnie chyba, no skoro tak dużo ludzi o to pytało wtedy, o te małe przestrzenie właśnie, to może faktycznie warto się na tym skupić i się nad tym pochylić, choć mówię o tym może z taką delikatną rezerwą, dlatego że wiem, że to jest potrzebne i to jest tak jakby z rozsądku, że komuś się to może przydać, natomiast to, co z miłości bym ja chciała zrobić, to jest książka o uprawie kwiatów takich właśnie na bukiety, bo to jest coś, co właśnie mnie totalnie wciągnęło i to jest, myślę, że to mi daje podobną satysfakcję jak na początku warzywnik, czyli takie poszukiwanie w ogóle, uczenie się nowych gatunków, nowych odmian, czego one potrzebują, że tak jakby cały czas stymuluje umysł i jak te kwiaty zakwitają i potem zrywam sobie i te bukiety, które czasami, wiesz, siedzę sobie w pracy 8, 9, 10 godzin, ile tam trzeba i zawsze przez cały sezon stoi przede mną wielki bukiet kwiatów właśnie zerwanych z ogródka i to jest takie moje, wiesz, taka kotwica. Mhm. Taka, zabierasz to ze sobą trochę? No, że tak jakoś myślę sobie, wszystko nieważne, te kwiaty tam kwitną, no. Muszę przetrwać ten dzień kolejny jakichś tam kryzysów, bo... I do kwiatów. Tak, bo trzeba je tam wypielić, podlać i coś tam, no. Super, wspaniale. No to już może tak pod koniec. 5 szybkich pytań do ciebie. Dobra. W twoim osobistym przekonaniu, mniemaniu, własna niesłownikowa definicja kreatywności.
Wiesz co, myślę, że to jest takie uwolnienie swojego umysłu i trochę wsłuchanie się w jego i pozwolenie mu, żeby on trochę poprowadził ręce albo oko czasami, nie? Żeby on nam pokazał jakby właśnie jaką drogą iść, że my tak jakby mamy w swoich mózgach coś takiego, że musimy tak szablonować wszystko, tak tego, planować. Nie, planować jakoś, tak to musi być tak, to musi być tak. Organizować. A widzę po sobie, że na przykład często myślę, nic nie mogę wymyśleć, nie? I wkurzam się sama na siebie, nie? Nieważne, zostawiam to, jutro się nad tym zastanowię i jak pojawia się ta przestrzeń w mózgu, to nagle po prostu jest, nie? Mm, tak. No, i myślę, że to takie, jak pozwolimy czasami właśnie mózgowi podziałać tak samodzielnie, nie? To on już nam powie, co trzeba. Czyli zostawiamy mu przestrzeń. Tak. Mm. Super, świetne. A jedna rzecz, która sprzyja kreatywności według ciebie? Myślę, że taki wewnętrzny spokój, że jeśli mamy w sobie takie poukładane wnętrze, nie? To wtedy jakoś przynajmniej tej artystycznej kreatywności to bardzo sprzyja. No, że ja na przykład jak mam potrzebę i czuję, że wreszcie mam tę przestrzeń właśnie, żeby nie wiem, porysować czy pomalować, to bardzo nie lubię tego robić, kiedy jestem w jakimś stresie. W ogóle się nie myślę o tym szczerze, jak jestem w stresie. Mhm. Natomiast też ja bardzo często w pracy, w takich stresowych sytuacjach, ten stres, jakby on podkręca moją kreatywność, ale to jest inna kreatywność. Mhm. To jest kreatywność nastawiona na rozwiązywanie problemów jakichś, nie, czy tam sytuacji kryzysowych. Bardziej wolę tę drugą kreatywność, tę taką związaną z tym takim wewnętrznym spokojem, takim, że mam wolny dzień, wiesz, tak wyobrażam sobie. Slow, jak to ptaki mówią. Śpiewają. Pachnie powietrze ziołami jakimiś, kwiatami, jest cisza, bzyczą owady i wtedy jakby całe ten moje myśli, wiesz, jakby ręce, to wszystko się robi, nie? Tam samo się, nie wiem, rysuje, pisze i tak dalej, nie? Hmm. Następuje taka odprężenie, synchronizacja, tak, pewna tego takiego, wszystkiego. Tak, coś takiego, że tak jakby jakieś fale się zgrywały w jedną całość taką i taką perfekcję z tego, wiesz, wypluwały, nie? A jeden morderca kreatywności? No już nie powiem, że stres, bo przed chwilą powiedziałam, że w moim przypadku naprawdę jak się bardzo zestresuję, to ja wymyślam genialne rzeczy. W ogóle czasami myślę, że muszę się częściej stresować, żeby wiesz... Jakieś... Nie mów głośno, bo jak szef usłyszy, to... Tak, lepiej nie. Natomiast wiesz co, chyba taki pośpiech, wiesz, taki pośpiech to, że na przykład, nie wiem, wracam z pracy spóźniona już, wiesz, bo coś tam się działo, musiałam zostać dłużej i jeszcze muszę pojechać do sklepu i kupić, nie wiem, parówki na śniadanie, nie, a jeszcze coś, a jeszcze z psem na spacer, a jeszcze tego, nie, i tak myślę, o kurczę, miałam gonitwa tu taka. Usiąść i zaplanować, coś tam rozpisać i nie, wiesz, ja bardzo lubię mieć ten czas taki planowania tego, co ja chcę ludziom mówić na Instagramie na przykład, nie, co wrzucam w rolkę, co wrzucam na stories i tak dalej, jak to nagram, pisania scenariuszy, nie, i ja potrzebuję do tego wolnego dnia i ostatnio niestety tych wolnych dni nie mam przez taką gonitwę, nie, i nie jestem w stanie tego zaplanować, co mnie frustruje, nie? Mhm. Więc tak myślę, że najbardziej ten taki właśnie codzienny, przyziemny pośpiech bym wskazała jako tego zabójcę kreatywności. Mhm. A jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym? Wiesz co, no wydaje mi się, że w każdym obszarze można ją wykorzystać, więc nie zmusisz mnie do pokazania jednego sposobu. No dobra, mogą być dwa. Ja myślę, że po prostu... że trzeba o każdym obszarze naszego życia myśleć w taki sposób, jak można to zrobić inaczej niż robiłam to do tej pory. Wiesz, jak jedziemy w podróż, można pojechać z biurem podróży tak jak zwykle, ale można się przez chwilę zastanowić, czy nie fajniej by było jednak dodać sobie tego, wiesz, stresiku lekkiego wyjścia poza swoją strefę komfortu, ale otworzyć się jakby, pozwolić znowu temu mózgowi jakby popracować, co on by chciał na tym urlopie, nie? Czyli co nasze wnętrze by chciało na tym urlopie i czy jednak nie fajnie jest na przykład właśnie kreatywnie do tego podejść, w dzicz na przykład, nie? Albo wydaje mi się, że jeśli myślimy o każdym obszarze naszego życia w nieszablonowy sposób, czy pozwolimy sobie na takie myślenie, to ta kreatywność sama przyjdzie. A jedna rzecz, jaką słuchacze mogą robić, żeby rozwijać swoją kreatywność od dzisiaj? Wiesz co, no znaleźć... Trochę powiedziałaś o tym, ale... No znaleźć taką przestrzeń i czas na to, żeby...
żeby przez chwilę usiąść i się zastanowić, wiesz, co by mi sprawiło przyjemność, nie? Bo dla jednego to będzie, nie wiem, jazda motocyklem, dla drugiego rysowanie. I ja mam takie poczucie, że jeśli wejdziemy w jakąś taką niszę, jakąkolwiek, i ona nas tak, wiesz, ten taki, to ziarenko tam gdzieś się zasieje i ono zacznie kiełkować, to nas to wchłonie i już nawet nie trzeba będzie tam za bardzo, wiesz, że ojejku, siadam i teraz muszę być kreatywna. Tylko to samo przyjdzie. Usiąść i zastanowić się, co ja bym mogła zrobić, żebym jutro na przykład przez godzinę zrobiła coś dla siebie, takiego dla siebie, nie? Mhm. Takie coś takie, żeby właśnie gdzieś te nasze wewnętrzne pokłady gdzieś tam poruszyły, zagrało na jakiejś strunie w duszy, no. Może, nie wiem, pójść zobaczyć fajny film i potem coś w związku z tym, no, napisać na przykład fajnego posta do siebie na Face'a, no, zaskoczyć znajomych. O właśnie, to zaskoczyć znajomych, to jest ciekawe. Fakultatywnie, jeżeli chcesz swobodną wypowiedź na temat kreatywności, to proszę bardzo. Wiesz co, no, jeśli mogłabym zaapelować do wszystkich, to żeby każdy dał sobie właśnie taką przestrzeń, żeby się zastanowił, żeby być dla siebie takim dobrym właśnie, bo wydaje mi się, że jeśli my sami znajdziemy właśnie to coś, co nas prowadzi, to nasze życie niesamowicie nagle zacznie się zmieniać. Nagle może się okazać, że ta nasza straszna, nudna praca na przykład, to wcale nie musi być na zawsze, jak nam się jeszcze przez chwilę wydawało, tylko ta nasza pasja rozwijana trochę tak krok po kroku może nas zaprowadzić w zupełnie inne, nieznane obszary. Więc warto sobie powiedzieć dzisiaj, że ja dzisiaj zastanowię się, co bym takiego mogła robić, co by moja, nie wiem, wymarzona aktywność, jakaś wymarzona praca, i zacząć robić te kroczki w tą stronę. I wcale nie jest za późno, nieważne małe ile kroczki. Mamy lat. Małe kroczki, tak. Bo oczywiście, że jak sobie pomyślimy, że nie wiem, docelowo chcę zmienić pracę i być, nie wiem, malarzem na przykład, nie? To jest na dzisiaj niewyobrażalne. Ale jeśli zapiszę się na kurs, będę robić, to w perspektywie kolejne kroki, może gdzieś jakaś mała wystawka, może coś tam, to w perspektywie 5-10 lat może się okazać, że ten czas minął, jak z bata strzelił, a my tam jesteśmy, nie? Czas i tak minie. A czas i tak minie, dokładnie, więc warto zacząć. I to mój taki apel, żeby może jako takie zadanie domowe dla wszystkich na wakacje, żeby się zastanowić. Przyłączam się. Przypomnij na koniec, gdzie można ciebie oglądać, słuchać. Wszystkie te nasze aktywności około warzywne są pod jednym hasłem Po prostu posać i mamy poprostuposać.pl bloga, profil na Instagramie Po prostu posać, na Facebooku też jesteśmy pod tą samą nazwą i podcast na wszystkich popularnych platformach podcastowych Po prostu posać, podcast o miejskim ogrodnictwie. Oczywiście linki damy w opisie, żeby sobie można było kliknąć. Mamy też na Facebooku grupę skupioną wokół podcastu. Super. Przyłączysz się? No oczywiście, z wielką przyjemnością i zaszczytem. No to zaraz jak wrócę do domu, to ci wyślę zaproszenie. Wspaniale. Znakomicie. Bardzo ci dziękuję, słuchaj, za tę rozmowę bardzo rozwijającą, otwierającą oczy. Bardzo z wielkim zainteresowaniem słuchałem tego, co mówisz, i dla tych ludzi, którzy, powiedzmy, zainspirowali się, to co jeszcze mogą posadzić w tym roku? Wiesz co, właśnie teraz jest bardzo dobry moment na wysadzenie tego, co nam da właśnie takie plony jesienią, zimą, jeśli będzie dobra zima, no właśnie, i wiosną. Zimą oczywiście, że tak. Urośnie? Słuchaj, bierzemy teraz sałatę, rzodkiewkę, szpinak, za chwilę kupimy sobie w ogrodniczym zimującą dymkę i siejemy właśnie szpinak. Szpinak posiany teraz będziemy zbierać wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, tak on zwykle się tak zatrzymuje, ale już w lutym pierwsze promienie słońca, marzec, to mamy po prostu tyle szpinaku, że przeklinamy. Siejemy sałatę, którą jeśli tylko mamy jakiś inspekt albo kawałek jakiejś agrowłókniny, osłaniamy troszeczkę i ona nam da piękne plony wczesną wiosną. Przez całą, teraz cała jesień, wczesna wiosna, możemy zbierać też jako listki. Rzodkiewę będziemy jeść jeszcze tej jesieni. Zimująca dymka daje nam szczypiorki przez całą jesień, całą zimę, a potem... Czosnek chyba słyszałem, tak? Też czosnek w październiku sadzimy, marchewkę, pietruszkę można siać w listopadzie, także jest jeszcze, wcale nie jest tak, że już koniec, wręcz przeciwnie. No to jadę do domu i biorę się za swój warzywnik. Super, bardzo ci jeszcze raz dziękuję. Ja bardzo dziękuję za takie w ogóle uważne słuchanie opowieści w sumie o burakach i marchewce, prawda? No, czysta przyjemność. Obyśmy jak najwięcej osób namówili. O. Mam nadzieję. Dzięki. Bardzo dziękuję.
Tobie, słuchaczko i słuchaczu, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli było to dla Ciebie wartościowe, polub, subskrybuj, komentuj, zajrzyj na tytutworzysz.pl, dołącz do grupy Tytuł Tworzysz Społeczność na Facebooku, gdzie możesz zostawić komentarz dla naszego gościa lub zadać mu pytanie. Powiedz o tym podcaście znajomym. Pomożesz naszej społeczności rosnąć, rozwijać się i docierać do osób, które mogłyby skorzystać. Pamiętaj, to Ty tworzysz swoją rzeczywistość. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.